9:25 po 9:00 i komary trochę żrą, właśnie siedział na palcu. Mam taką plażę, jak tu za mną widać. Pewnie będę do wieczora, do nocy rąbał. I coś już wyszło. Jest to jedna korona norweska z 99 roku. Z krzyżem, nie wiem, jakimś tam. I z dziurą. Fajna. Jeszcze raz pokażę tą miejscówę. Ktoś jeszcze siedzi. Tam też jeszcze ktoś siedzi. Może rankiem wejdę do wody, jak będę miał ochotę. Mam, jest tu trochę tego. Myślałem, że to jest mniejsze, ale to jest jednak spoko. Chciałem w ogóle wszystkim podziękować za 100 subskrypcji. Mam już 100 subskrybentów, to jest sporo jak dla mnie. Dzięki jeszcze raz. Wyłączyłem się, a wyszła druga moneta zaraz obok. Depozycik. 50 ore. Chyba to jest jakaś kałamarnica tam, czy coś to jest. Trafiły mi się dwa depozyty. To jest drugi. Tam była jeszcze 50 ore. A tutaj 3 korony. I zapalniczka. W jednym miejscu. Komuś wypadło z kieszeni. Świeże. Jednak tego samego dnia postanowiłem wejść do wody. Wylazły 2 kapsle. Już czego nie muszę pokazywać. Klucz. I 5 koron. Z 98. Piątka, o. Znów wyjście z portu, tym razem z Norwegii do Danii. Ledwo co zdążyłem. Żegnajcie fiordy! Teraz dopiero widzę, że tutaj są plaże. Mogłem tu wczoraj podjechać, zbuszować je. Ruszyliśmy. Idę w Kimę, co mi pozostało. Położyłem się o 1 w nocy, a wstałem o 6. Gdzieś się muszę ulokować. Miejsca dużo. Nara, do zobaczenia w Danii. Any ideas? Podobno znów kolejny dobry moment. Przybicie do portu. Witamy w Danii. Na plaży znowu nic nie ma. Zostało tylko pozostałych po fortyfikacji. Taki kawałek bunkra. Po niemiecki. Okienko. Taki szajs. Na plażach długa, zero pieniążka. Już się poddaję pomału. Chcę coś znaleźć za chwilę. Będzie źle ze mną. Jest pierwszy pieniążek. Sami spójrzcie, jak to wygląda.
To nieprawda. Kas taki stary. On tu musi leżeć już kilka lat. Pierwszy pieniążek z Danii w ogóle. Nic, jadę z tego miejsca. Auto mi się zjebało. Wróciłem z tej plaży i się zepsuł. Nie odpalił już. Rozrusznik. Trzeba zawsze pozytywy znajdować. Piękny samochód. Jeszcze jaka sentencja. Też się chyba muszę do tego skłaniać, bo się ten mój trupek czasami pierdzieli. Cześć moi drodzy, patrzcie co mi się przydarzyło. Zjebało mi się auto i musiałem wynająć pokój. Z pięknym widokiem. Na dach. Mam piękne łóżko z taburetem jakże niestylowym. Obraz na ścianie z łódeczką. Piękny. Telewizor za 32 cale. Dwa browary na otarcie łez. Mam dziś kijowy dzień. Widok z okna jest przecudny. Auto mi się zepsuło. Padł rozrusznik. Będzie to kosztowało 2700 koron. Czyli 370 euro. Czyli ponad 1000 zł. Matko Boska. Potem użarł mnie trzmiel w palca, w stopę. Bo chodzę w japonkach. Dobrze, że lekko. O Kasie to już w ogóle nie mówię, że musiałem wywalić. Z 600 euro, z 2000 zł. Cześć moi kochani! Kurwa jego mać. I kibel, ale chociaż czysty i papier. Idę pić browara, bo... Po prostu straszny kijowy dzień. Siedzę i się chilluję. Jest też ze mną mój przyjaciel Gringo. Czerwona, będzie pewnie ryło baniek.